Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Pisma Świętego. Serdecznie zapraszam. Witam raz jeszcze. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie. Otworzymy Słowo Boże, będziemy tam szukać mądrości. Pozwólcie, że przedstawimy się. Ja mam na imię Marek, jest z nami Władysław. Katarzyna. Andrzej. Rozpoczynając, jak zawsze, Słowo Boże jest niezwykłą księgą i żeby je właściwie rozumieć, chcemy pomodlić się. Władysławie, poproszę Ciebie. Nasz wielki, dobry Boże, mądry, wszechmogący, szczególnie w tej chwili, kiedy chcemy otworzyć Twoje Słowo, dopomóż, abyśmy przez Ducha Świętego właściwie go rozumieli, Ciebie uwielbili, a poselstwo o zbawieniu przekazali tym, którzy nas słuchać będą. Niech imię Twoje za to będzie uwielbione. Amen. Amen. Przez cały kwartał rozmawialiśmy na temat wzrostu w Chrystusie. To jest ostatnie nasze studium, 13. spotkanie, kiedy będziemy rozmawiać na ten temat. I patrząc na przebieg kolejnych tematów, była cała historia zbawienia. I dzisiaj można powiedzieć, że to będzie taka wisienka na torcie. Deser na koniec. Wierzę, że i my tutaj tym deserem będziemy się dobrze raczyć i również podzielimy się z naszymi widzami. Pewnym prawem wszechświata jest wzrost, no bo to o wzroście rozmawiamy przez cały ten kwartał. I wszystko, żeby żyć, musi wzrastać. Nie ma konstans. Konstans są tylko w matematyce i fizyce, a w życiu istot, stworzeń albo coś wzrasta, albo umiera. I dlatego my, szczególnie jeżeli mówimy o tej duchowej płaszczyźnie, również mówimy o tym, że cały czas trzeba wzrastać. Idziemy cały czas w górę. I cały czas jest nadzieja dla tych, którzy chcą wzrastać, którzy widzą braki. To jest dobre. Gorzej, jak ktoś nie widzi braków i nie chce wzrastać, wtedy dla takiego nie ma nadziei. To był taki wstęp o wzroście, żebyśmy byli zachęceni. Warto cały czas wzrastać. Nie ma końca temu wzrostowi. Ostatnim razem skończyliśmy na powtórnym przyjściu Chrystusa. Właściwie nie my, nasi poprzednicy. Niezwykłe wydarzenie, wspaniałe, na które czeka całe chrześcijaństwo. Jezus obiecał, że powróci i zabierze swoich do swojego domu, do królestwa. I takie pierwsze wyzwanie, takie może troszeczkę zaskoczenie, nie mówiłem wcześniej, że będzie, ale czy ktoś z was byłby gotów, tak może nawet zamknąć oczy i powiedzieć, jak sobie wyobraża to powtórne przyjście? Jak to będzie? Co tam się będzie działo? Mamy pewne teksty biblijne. Jak się czujecie w tym wszystkim? Trzęsie się ziemia? Jakieś trąby brzmią? Co tam jest? Czy ja sobie marzyliście o tym? Nie próbuję tego wyobrażać, bo myślę, że tutaj nasza wyobraźnia to jest trochę za mało chyba, żeby ogarnąć to, co się będzie działo. Oczywiście no, mamy opisane chociaż troszeczkę tak, te znaki, ale to chyba jest tylko jakaś namiastka. I one są opisane no tak dość drastycznie nawet bym powiedziała, prawda? Czyli nie wszystkim się podoba to ten moment powtórnego przyjścia. Ja myślę w ogóle, że to będzie naprawdę trudne dla wszystkich. Dla ludzi, którzy oczekują Chrystusa, sama sytuacja, kiedy prawda, ta ziemia ulega jakiejś, no nie wiem, jakiejś degradacji, coś się dzieje, jest jakiś chaos. No, Apokalipsa to opisuje w konkretnych słowach, co się będzie działo, prawda? Tu się zwija niebo, tu się wszystko trzęsie. Czyli jakaś atmosfera przerażenia? Myślę, że to nie będzie miłe dla żadnego człowieka, w sensie samych wydarzeń przyrodniczych, które się będą działy, prawda? Tyle, że ludzie, którzy na Chrystusa czekają, no nie będą tak ostatecznie tym wszystkim przerażeni, prawda? Bo będą wiedzieli, że te znaki, ta historia, która w tym momencie się dzieje, ona ma piękne zakończenie i im się nic nie stanie w tym wszystkim. I to, myślę, jest bardzo budujące. No, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że w Słowie Bożym jest przedstawione, są te dwie grupy przedstawione. Jedna grupa to jest w Księdze Apokalipsy w 6 rozdziale, tam w końcowych wierszach. Będą wołać góry i pagórki, przykryjcie nas. I jak możemy spotkać się twarzą w twarz z kimś,
który tak wspaniałe rzeczy dla nas dokonał, to znaczy stworzenie, zbawienie. Słyszeliśmy o tym, a myśmy to systematycznie lekceważyli. Lepiej, żeby góry i pagórki przykryły nas, ale też jest opisana druga grupa. No właśnie na tej chciałem się bardziej skupić. A ta druga grupa wyjdzie na spotkanie, nareszcie przyszedł. Tak długo czekaliśmy na niego. Będziemy się cieszyć w zbawieniu. Czyli jest radość. Nawet ktoś tam podskakuje do góry z tej radości? Widzicie coś takiego? No, ja w swojej wyobraźni czegoś takiego nie widzę, aż w takich szczegółach, aha, ale może masz większą. Ale myślę o tym, że nie samego przyjścia jako takiego należy się tutaj bać, obawiać. Nawet święci nie powinni się go tutaj obawiać. Ile raczej wydarzeń, które go będą poprzedzać. Stan świata będzie, świat będzie w takim stanie, że dla tych, którzy będą wybawieni, przyjście będzie wybawieniem. Radością. Radością z tego, że już nie muszą przeżywać tego, co się na świecie tuż przed przyjściem Chrystusa będzie działo. Ja, jak mówicie tutaj o ludziach przerażonych perspektywą przyjścia, którzy będą próbowali się ukrywać tu i tam, to my możemy sobie wyobrazić, do czego są zdolne przerażone tłumy. Prawda? A między nimi lud Boży, święci Boży, prawda, którzy może nawet będą cierpieć jakieś od tych tłumów, może jakieś prześladowania. Dla nich przyjście Chrystusa, żeby nie wiem jak było, żeby nie wiem co mu towarzyszyło, to będzie raczej tym punktem, momentem wybawienia i radości z wybawienia, bo nie będą wyobrażali sobie, że mogą w ogóle dalej przeżyć to, co się będzie działo. No i co się dzieje? Unoszą się w powietrze, w jakichś bańkach? Macie jakiś na to pomysł? Czy aniołowie za ręce pociągają ich w górę? Unoszą się? No, jest w tekście napisane. Po tym wydarzeniu, po tym wszystkim, co będzie działo się w czasie powtórnego przyjścia, czytamy w liście do Tesaloniczan, 4:17, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, czyli zmartwychwstałymi, o czym jeszcze na pewno będziemy mówili, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana, a tak zawsze będziemy z Panem. Taka perspektywa. Tak to oczywiście będzie. Porwani w obłoki, aniołowie, trąba. I to wszystko, czy nie brzmi to jakoś tak? Znaczy, co do tej trąby, to coś powiem, bo kiedyś przejeżdżałem obok elektrociepłowni, w której właśnie spuszczano parę z pieców. Wiecie, ja nigdy takiego huku nie słyszałem. Nawet kiedyś będąc na lotnisku, jak samolot odrzutowo odlatywał, nie słyszałem takiego huku. Dosłownie, kiedy słyszałem huk pary wypuszczanej z pieca w elektrociepłowni, to powiem wam, że ja go słyszałem, on przenikał mnie całego, wprowadzał jakieś takie drganie i lęk. Po prostu ja się przejeżdżając bałem się. Ten huk wywołał strach. Więc ja myślę, że Pismo Święte opisuje przyjście Chrystusa jako przyjście widzialne, słyszalne, literalne, słyszalne na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, prawda? Umarli wzbudzeni zostaną. To ja myślę, że tego się nie da ukryć. To będzie coś takiego, co jednych przerazi, a dla innych będzie sygnałem, jak już mówiłem, do wybawienia. Tak jest, a my już jesteśmy w tym powietrzu, prawda? Już tam się zaczynamy unosić zgodnie z tym, co tekst mówi. Ale ja chciałem was tak naprawdę szczerze, o taką szczerą odpowiedź chciałem prosić. Naprawdę wierzycie w to wszystko, co tutaj jest napisane, że tam pewnego dnia do góry i aniołowie i niebo, tak? Ja taką informację prostą, która w pewnej bardzo cennej książce Wychowanie jest napisane, że każdy człowiek, jest to w liście do Hebrajczyków, że są aniołowie duchami usługującymi, posłani na posługę tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. I jest podkreślone, że każdy człowiek ma towarzyszącego anioła, który nakreśla, czy ma w pamięci miejsce, gdzie ktoś jest pochowany. Jak Chrystus przyjdzie, ci aniołowie towarzyszący za życia tym osobom zabiorą go na spotkanie Jezusa Chrystusa. I to jest wspaniałe.
Także ta bajeczka o tym, jak to dzieci przez kładkę idą, a anioł jakiś ochrania, to tak ładnie się opowiada dzieciom. Ale to nie jest bajka, to jest rzeczywistość, że aniołowie są duchami usługującymi i ci, którzy zasną, przyjdą, aby ich zabrać na spotkanie z Chrystusem i następnie zabrani do Królestwa Niebios. Jest to wspaniałe. Powinniśmy z tęsknotą największą, jaką tylko możemy sobie wyobrazić, mimo tych złych rzeczy, o których tam się będą na świecie działy, z największą tęsknotą oczekiwać na to największe wydarzenie naszej Ziemi, czy w ogóle w całym kosmosie. No na tym polega przekaz Słowa Bożego, że chociaż nie wszystko rozumiemy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i nie ma nawet może tych ludzkich słów, które by mogły nam to opisać, te wydarzenia, ale pozostaje nam wierzyć, że... Ale ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić pewnych rzeczy. No właśnie. Naprawdę, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ale ja nie muszę sobie tego wyobrażać. Jeden z autorów Biblii, opisując przyszły świat, powiedział, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Ja sobie wyobrażam, że ja po prostu nie mam odpowiedniego narzędzia do opisania tego. Mój język z moim słownictwem, moje dotychczasowe doświadczenie nie pozwala mi... Być może nawet gdyby Bóg mi to pokazał, jak to będzie wyglądało, może nawet gdybym ja dostał wizję tego, być może nawet nie potrafiłbym tego wyrazić w dostępnym słownictwie, w jaki sposób zostaniemy uniesieni w powietrze, w obłokach na spotkanie Pana. Stąd pozostaje mi jedynie przyjąć wiarą to, co zostało napisane. Tak, jak zostało napisane. Ponieważ wszystko inne tutaj jest sprawdzone, mocne, solidne, to nawet to, co w przyszłości wydaje nam się takie niezwykłe, też wierzymy. Kto? Ale jedno tylko, że jednak mimo wszystko będzie to coś wspaniałego, co sobie, zresztą tak jak Andrzej powiedział, sobie nawet nie wyobrażamy, ale to będzie, taka będzie rzeczywistość. Tak jest, bardzo dziękuję. Myślę, że szczególnie trudne jest wyobrażanie sobie rzeczy, które dotyczą no nie naszej rzeczywistości, tak? Czyli tej rzeczywistości już, jak my mówimy, niebieskiej, związanej z niebem. Jest to absolutnie niemożliwe do wyobrażenia sobie i to, co powiedział Andrzej, tak? Apostoł Paweł mówi, ja nawet wam tego nie będę opisywał. On to widział, jemu to pokazano, prawda? I on mówi, ja nie jestem w stanie wam przekazać, jak to wygląda. Mimo, że apostoł Paweł był najbardziej wykształconym apostołem, o na pewno największym zasobie słownictwa. Nawet on powiedział, brak mi słów. Tak. No i właśnie coraz bardziej przechodzimy w te zagadnienia i momenty, gdzie kolejnym autorom biblijnym trochę brakowało słów, żeby opisać to, co będzie, ale jednak trochę napisali i dlatego spróbujemy odczytać te fragmenty. Kto znajdzie się w tym Bożym Królestwie? Ten moment porwani, ten tekst z listu do Tesaloniczan, który mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Ci, którzy umarli w Chrystusie. Ale pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, mówi o Chrystusowych w czasie Jego przyjścia. Mhm. I właściwie tylko o nich wspomina, że oni zmartwychwstaną. Ci dobrzy, ci Chrystusowi, ci gdzie indziej nazywani sprawiedliwi. Dobrzy, sprawiedliwi. Jakbyśmy mogli jeszcze to opisać? To znaczy możemy krótko. Opisać. Inaczej, chociaż to właściwa odpowiedź, możemy krótko powiedzieć, ci, którzy skorzystali, przyjęli dar zbawienia, który wyjednał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, przyjęli ten dar zbawienia, uwierzyli w to, no i Jego sprawiedliwością. Tak, zostali uznani za sprawiedliwych. Za sprawiedliwych, ale Jego sprawiedliwością, nie własną. Czyli zarówno to będą ci, którzy umarli, zostaną wzbudzeni z martwych przy powtórnym przyjściu i tak. Ci żywi, którzy doczekają, oni zostają porwani. Ilu ich będzie? Niektórzy mówią, że 144 tysiące. No to, tylko to, tylu jest, będzie. To jest chyba symboliczna raczej liczba, kiedy czytamy w Księdze Apokalipsy o 12 tysiącach z każdego z 12 plemion, prawda? To są już liczby bardziej w tym układzie symboliczne niż rzeczywiste. Tym bardziej, że przecież gdyby rzeczywiście to przyjąć, należałoby twierdzić, że to będą tylko i wyłącznie ludzie narodowości żydowskiej. Bo tam mowa jest o plemionach Izraela. Ale ponieważ Izrael w Nowym Testamencie należy ujmować symbolicznie, jako Kościół Boży złożony z ludzi różnych narodowości, więc i tę liczbę
i liczbę plemion, to wszystko należy symbolicznie jako całość wszystkich, którzy mają być zbawieni, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa. Mhm. No najpełniej to jest w Księdze Apokalipsy, 7 rozdziale, 9 wierszu. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Ale szczególnie ten zwrot. Wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. Czyli tak na dobrą sprawę nie powinno nas interesować. Ile? No, ale niektórzy mogliby mieć wątpliwości, dlatego chciałem tutaj tą kwestię króciutko poruszyć. Co się stanie z tymi ludźmi, którzy nie zostaną zabrani? Jest powtórne przyjście Chrystusa, jedni zostaną wzbudzeni z martwych, żywi, ci, którzy wybrali Jezusa, porwani. Co się dzieje z tymi, którzy nie znaleźli się w tej grupie? Pozostali, tak? Czyli ludzie niezbawieni, tak. Ludzie, których Chrystus nie pociągał. Niebłogosławieni, nie święci. Których nie interesowała jakby jego oferta, czy mówiąc jeszcze językiem innego fragmentu biblijnego, którzy nie umiłowali prawdy. Mhm. To określenie też mi się bardzo podoba. Ci ludzie niestety po prostu giną, umierają, tak, w tym momencie i nie ma życia na Ale ziemi. Mówimy o tych, co dożyli tych wydarzeń. Tak, oni giną. Tak, tak. No zresztą się nic nie dzieje, reszta nie żyje niezbawionych ludzi, prawda? Tak, oni nie zostali wzbudzeni. Tak. Dobrze, czyli jesteście pewni, mamy dowód na to? To jest ważny moment, dlatego że wielu ludziom dzisiaj wydaje się, wielu chrześcijanom, że kiedy Chrystus powróci, to zmartwychwstaną od razu wszyscy. W jednej godzinie wszyscy naraz. Od razu, prawda? Będzie ten sąd ostateczny. Ale 15 rozdział 1 listu do Koryntian, on wyraźnie naucza, że zmartwychwstanie ma pewien swój porządek. Jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I o niechrystusowych ten rozdział nie wspomina. O niechrystusowych, tych niebłogosławionych, nieświętych, niesprawiedliwych, wspomina dopiero 20 rozdział Księgi Apokalipsy, że oni zmartwychwstaną w tak zwanym drugim zmartwychwstaniu, które będzie miało miejsce 1000 lat po powrocie Chrystusa, tak, po zmartwychwstaniu pierwszym. Pojawiają nam się nowe terminy, milenium, do tego właśnie zmierzamy. Tak? Jeszcze warto tam dosłownie przeczytać to, co jest w 20 rozdziale. Inni umarli. Mowa jest o tych, którzy przyjęli Chrystusa. Natomiast inni, tak jak to było przed chwilą. Czyli niebłogosławieni i nieświęci. I nieświęci. Nie, ci, którzy nie skorzystali ze zbawienia zaoferowanego przez Chrystusa. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie, to już było podkreślone. Błogosławiony, święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Tak, i zaraz właśnie do tych tekstów zmierzamy. Ja próbowałem co prawda na inny, na pewno znacie ten fragment. On tak wprost mówi o tym, co się stanie z tymi ludźmi przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Drugi list do Tesaloniczan, tam pierwszy rozdział, prawda, i czytamy, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. A więc w momencie, kiedy Chrystus przychodzi, tutaj jest bardzo wyraźny podział. Ale my oczywiście jesteśmy tam w Bożym Królestwie i zaczyna się ten niezwykły, szczególny okres, nazwany przez Biblię milenium. Przeczytajmy, może już kilka fragmentów słyszeliśmy, ale bardzo proszę, może Kasiu, widzę, że masz otwarte. Pierwsze trzy teksty z 20 rozdziału. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Tak, mamy tutaj smoka, który zostaje wyjaśnione, że chodzi tutaj o szatana. Mamy anioła,
który zstępuje z nieba, mamy jakiś łańcuch, mamy otchłań, która staje się swego rodzaju więzieniem. Co to za łańcuch? Co to za anioł? Co to za otchłań? No to jest aluzja, czy odniesienie do tych warunków, jakie wtedy były. Dlatego, że więźniowie tak byli uwięzieni, że byli skuci łańcuchami. Nawet o apostole Pawle jest napisane i tak dalej. No, dlatego też takiego samego terminu używa. Łańcuch, związanie z łańcuchem było jakimś obrazem, symbolem uwięzienia. I dlatego, aczkolwiek ten szatan no, fizycznie łańcuchem może nie jest związany, ale jest to odniesienie do tego, że jest uwięziony, a uwięzieni ludzie w czasach, gdy to było pisane, to znaczy byli łańcuchami przykuci do jakiejś skały. Co to będzie za łańcuch, który wiąże szatana? Można powiedzieć, my używamy takich zwrotów do dzisiaj. Mówimy, mam związane ręce. Nie mogę czegoś zrobić, co chcę, bo mam związane ręce. A przecież nie mam ich związanych fizycznie. Używam chodzi o pewne okoliczności, które się tak ułożyły, że ktoś nie może robić tego, co by chciał robić. A co robi szatan? Apokalipsa opisuje, że on zwodzi świat, zwodzi ludzi. Ale będzie taki moment, taki czas, że nie będzie miał kogo zwodzić, bo święci, którzy dożyli, razem ze świętymi, którzy zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu, będą zabrani do nieba. Bezbożni, którzy dożyją przyjścia Chrystusa, zginą, a bezbożni, którzy byli w grobach, gdy On przyjdzie, w tych grobach pozostaną. Czyli na ziemi nie będzie ludzi. Nawet jest taki fragment Biblii, który mówi, spojrzałem, a oto nie było człowieka. Tak, prawda? Jeremiasza. Mam ją otworzoną. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia ku niebu, a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły, wszystkie pagórki się chwiały. Czyli chaos. Czyli skoro... Tak, a nadto jeszcze ziemia jest tu opisana w stanie takiego, powiedzieliśmy, pierwotnego chaosu, jaki istniał na ziemi przed stworzeniem. To jest ta otchłań? A przecież tam czytamy, kiedy stworzenie było zapoczątkowane, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód, a ciemność była nad otchłanią. Prawda? Czyli tak wyglądała ziemia. Ziemia, na której jeszcze nie było ludzi i w pewnym momencie, gdy Chrystus powróci, weźmie świętych do nieba, ziemia znów będzie otchłanią, zniszczoną ogniem, prawda? Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną i nie będzie tam ludzi. Będzie szatan, ale nie będzie ludzi. Nie będzie miał kogo zwodzić. Będzie więc związany na 1000 lat łańcuchem okoliczności. Tutaj też warto podkreślić słowo, które jest użyte w języku oryginalnym. Abyssos. Abyssos to jest jakaś otchłań, coś niekształtnego. I gdy tłumaczono Stary Testament, 70 tłumaczy, te pierwsze wiersze z pierwszej Księgi Mojżeszowej, tego samego terminu użyli. Abyssos. Księdze Apokalipsy. Z Księgi Apokalipsy, albo tego samego słowa, które jest w Księdze Apokalipsy, do tego kształtu ziemi, zanim jego oblicze zostało ukształtowane. Czyli wróci do pierwotnego stanu jako coś niekształtnego, ciemnego, masa materii. Bardzo dziękuję. Naprawdę. Chyba takie tohu wawohu z tej Księgi Rodzaju, tak? gdzie jest to pustkowie, to nic, taka nicość. No. Tak. Chcę powiedzieć, że jesteście naprawdę bardzo dobrze przygotowani do dzisiejszego studium. Wow. Teraz już wiemy... Ja jest bardzo konkretna. Już wiemy, na co się dzieje... Na dobrych stronach mam otwartą Biblię. Już wiemy, co się dzieje na ziemi, a teraz spojrzymy, co się dzieje w niebie. I poproszę... To może ja. Tak, 4-6. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. I widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Bardzo dziękuję. Widzimy tutaj grupę ludzi, która opisana jest, byśmy mogli ich ogólnie określić jako męczenników. Tak? I jeszcze jakieś dusze tam się pojawiają. I
mamy ludzi, którzy doczekali żywo powrotu Chrystusa. Ci, którzy językiem apokaliptycznym jest powiedziane, nie przyjęli znamienia bestii, nie wnikając teraz w te terminy. A gdzie są inni? No ludzie, którzy po prostu sobie żyli, nie byli męczennikami. Dlaczego widzimy tutaj tylko taką grupę ludzi? No i te dusze. Dwa pytania. No tu chodzi chyba, to już jest po tym drugim zmartwychwstaniu, bo tu czytaliśmy, że jest pierwsze zmartwychwstanie do Królestwa Bożego na spotkanie z Chrystusem i jest powiedziane, że ci, którzy przyjęli zbawienie w Chrystusie, królowali z nimi. I to byli ci męczennicy. Ci, to którzy byli oddali... ci męczennicy. No ale chodzi mi o tych, no, którzy nie byli męczennikami. Jest wielu chrześcijan, którzy kończą swoje życie gdzieś tam w swoim domu. Ja myślę, że trzeba na to patrzeć o wiele szerzej. Nie budujemy nauki o tym, co się będzie działo podczas milenium, tylko na podstawie tekstów, które są w Księdze Apokalipsy, ale według szerokiego zasady, szerokiego kontekstu. Przecież Jezus, kiedy odchodził do Ojca, powiedział: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Tam jest wiele mieszkań, prawda? Przygotuję miejsce, wrócę znów, wezmę was do siebie. I ci wszyscy, których weźmie do siebie, oni wszyscy tam będą. Te dusze ściętych, te osoby tutaj, którzy nie oddali pokłonu. Po pierwsze, nie wszyscy tu byli ścięci, prawda, w tej grupie. Widzimy też osoby, które po prostu nie oddały pokłonu zwierzęciu, ani jego posągowi. Tu jest pewne wspomnienie pewnej próby, którą będzie przechodzić ostatnie pokolenie ludzi przed powrotem Chrystusa, gdzie będą pewne szczególne prześladowania. To są rozdziały 13, 14 Księgi Apokalipsy, gdzie będą pewne szczególne prześladowania, a oni, czytamy, pozostaną mu wierni. Będą wzywani, żeby oddać pokłon, jakąś religijną cześć mocom przeciwnym Bogu, ale oni pozostaną wierni Bożym przykazaniom, wierni Chrystusowi. Więc będą prześladowani, chociaż Biblia nie każdy w ten sam sposób, nie każdy równie intensywnie. A mowa jest tutaj o ostatnim pokoleniu, ale przecież w każdym pokoleniu wierni Bogu zawsze byli ze strony otoczenia w ten czy inny sposób prześladowani. Każdy z nich swoje próby przechodził. A więc tutaj czytamy o pewnej reprezentacji nich, ale to są właściwie, oni wszyscy mają prawo zasiąść na tych tronach i zasiądą na nich, by panować z Chrystusem, by królować z Nim, by być kapłanami na tych tronach i sądzić. Tak, właśnie zaraz do tego sądu przechodzimy. Myślę, że tutaj Jan, który spisuje Apokalipsę, daje taką zachętę dla tych wszystkich, którzy cierpią w swoim życiu za wiarę, jak on, który znalazł się na wyspie Patmos, mówi: nawet jeżeli chwilowo jest źle, nawet gdybyś miał swoje życie oddać, to pamiętaj, że za chwilę zasiądziesz na tych cudownych tronach tam w Bożym Królestwie. No i właśnie ten sąd, o którym tutaj też czytaliśmy. No kolejny sąd. W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o sądzie, był sąd, czy to jakaś apelacja jest. To w naszym świecie my się buntujemy na te sądy. Cały czas jakieś odwołania, wyrok prawomocny i kolejne etapy aż do Sądu Najwyższego, do Brukseli. Czy tutaj też mamy do czynienia z sądem, dlatego że coś z poprzednim było nie tak? Znaczy, ja co to myślę, za sąd? W ogóle, ja bym tutaj w ogóle nie używała języka sądowego. A ja chętnie bym, tylko, ale to prawnie. Tak. Natomiast ja bym takim ludzkim, po prostu zwyczajnym językiem powiedziała, co się wtedy będzie działo. Tak. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy zmartwychwstajemy, tak, znajdujemy się z Chrystusem w niebie i nie ma w tym gronie ludzi, których byśmy się spodziewali tutaj zobaczyć, prawda? No my nie wiemy wielu rzeczy. My tylko patrzymy na zewnątrz, my sądzimy też z pozorów. Pewne rzeczy są ukryte. Chrystus o tym mówi, że to będzie wywiedzione wszystko na światłość, to co jest, prawda, ukryte w ciemności. I dopiero wtedy zobaczymy życie tych ludzi, którzy się tam nie znaleźli. Dlaczego oni się tam nie znaleźli? Ja powiedziałam akurat o tych, których znamy, bo ci ludzie są nam najbliżsi. Oczywiście będzie tam przedstawiona, przypuszczam, sprawa, znaczy jestem pewna, sprawa każdego, kto się tam nie znalazł, prawda? Bo będą wszyscy zbawieni, czyli z każdego czasu, można powiedzieć, historii Ziemi. Oni będą też swoimi bliskimi zainteresowani. To będzie taki rodzaj
Ja bym powiedziała, rodzaj ujawniania pewnych dowodów, do których my nie mieliśmy wcześniej dostępu. I to o tyle ma sądem dla mnie. I dlatego być może nie rozumieliśmy Boga ani Jego postępowania, prawda? Albo było nam trudno zrozumieć pewne rzeczy, które się dzieją na ziemi. To będzie czas wyjaśnienia tego wszystkiego, żebyśmy mogli uznać, że Bóg w swych wyrokach jest sprawiedliwy i że wszystko w porządku było z Jego strony. Czyli tak jak Kasia powiedziała, zapytamy, dlaczego tego nie ma, a na przykład ten jest. Tak. Tu jeszcze warto podkreślić to, co w poprzednim studium było, że przed powtórnym przyjściem jest czas sądu. Bo gdy Chrystus przyjdzie, to czytamy, że jednych postawi po prawicy, drugich po lewicy. Więc kiedyś to musi być rozstrzygnięte. Przed powrotem Chrystusa, nie dopiero jak Chrystus przyjdzie. I dlatego czytamy w objawieniu, że nadeszła godzina sądu. Już trwa. Już trwa. I musi być rozstrzygnięte, kto przyjął zbawienie, a kto nim wzgardził. I teraz to, co Kasia powiedziała, ale możemy się pytać, dlaczego ci czy tamci są. Więc będzie wyjaśnione dokładnie. To jest wyjaśnione, ktoś to nieładnie, chociaż ten termin za bardzo mi się nie podoba, ale że to będzie sąd nad czynami Boga. Dlaczego takie decyzje, a nie inne, żeby nie było żadnej wątpliwości, że miłosierne i sprawiedliwe są sądy Boże. W jakimś sensie Bóg będzie się tłumaczył, można wręcz powiedzieć, prawda? No bo będzie pokazywał, dlaczego są takie, a nie inne decyzje, czyli będzie wyjaśniał, żeby każdy, nie tylko człowiek, w ogóle myślę, żeby każda istota też zrozumiała, prawda? Bo my też często zapominamy o tym, że nie jesteśmy nie tylko my. Że to jest taki generalnie bój, który się toczy nie tylko na ziemi, ale on się toczy w ogóle we wszechświecie, prawda? I nie jesteśmy jedynymi inteligentnymi stworzeniami powołanymi do życia, więc to jest też bardzo ważny element, tak? Będą też i są świadkowie tego wszystkiego, tak? Tego boju, tego, zastępy, co się dzieje. Zastępy niebieskie i tak dalej. To może nawiążę do tego sądu, ponieważ wszystkim wydaje się, że sąd to będzie coś krótkiego. Chrystus wróci, kogoś osądzi, jednych po lewicy, drugich po prawicy. Nie. Pismo Święte pokazuje sąd jako wieloetapowy proces przywracania naruszonej Bożej sprawiedliwości. Jest etap przed przyjściem Chrystusa, który decyduje o tym, kto się nadaje do nieba. Etap w czasie tego tysiąclecia, kiedy to zbawieni będą wnikać jeszcze raz w te same księgi, które były wcześniej przeglądane przez istoty niebieskie. A jeszcze jest etap po tysiącleciu, kiedy będzie drugie zmartwychwstanie, kiedy zmartwychwstaną bezbożni, kiedy szatanowi rozwiążą się ręce, kiedy powiedzie ich przeciwko miastu Bożemu, Nowemu Jeruzalem i tam pod jego murami dokona się ostateczna faza sądu. Wykonanie wszystkich ostatecznie wyroków, oczyszczenie ziemi ze zła grzeszników szatana. Czyli takie trzy fazy są. Tak, przed powtórnym, w czasie tysiąclecia i sąd wykonawczy. I za każdym razem są te same akta przeglądane. To, my w prawie dzisiaj mamy śledztwo, potem akta zebrane przez prokuratorów idą do sądu i są rozpatrywane podczas normalnego postępowania, prawda? A potem ktoś idzie do więzienia, ale gdyby chciał je opuścić, raz jeszcze te same akta być może są przeglądane przez sąd penitencjarny, prawda? A więc mamy też różne fazy. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałbym zapytać, czy to tylko jeden fragment, który mówi o tym, że to święci, my znajdziemy się w Bożym Królestwie i będziemy w tym sądzie brać udział, czy to jest jakiś solidny temat, który będzie poparty innymi fragmentami? No apostoł, zdaje się, Paweł pisze tak, że święci świat sądzić będą. Tak. Tak, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Chrystus też obiecał, prawda, swoim naśladowcom, apostołom, że zasiądą na tych tronach sędziowskich, będą sądzić 12 pokoleń Izraela z Ewangelii. Możemy o tym się dowiedzieć. Kończy się milenium. 1000 lat. Co się wtedy dzieje? No, zaczyna się od tego, że Nowa Jerozolima zstępuje z nieba od Boga ze wszystkimi świętymi, bo to jest to miejsce, gdzie oni są w niebie, tam spędzili to milenium, tam w domu Ojca, w Jego mieszkaniach, prawda, przygotowanych przez Chrystusa. Może 7 po 9 byśmy przeczytali teksty z tego 20 rozdziału. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 końcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Bardzo dziękuję. Czyli Andrzeju, tak jak zacząłeś mówić... No tak, żeby ludzie...
tak jak było pierwsze zmartwychwstanie, żeby ono się dokonało, Chrystus musiał powrócić. Tak. Bo nikt nie ma mocy zmartwychwzbudzić ludzi poza Bogiem, prawda? Więc żeby to drugie zmartwychwstanie się mogło dokonać, Chrystus musiał kolejny raz przyjść i przychodzi. Tym razem ze wszystkimi świętymi, z tymi, którzy byli w niebie, prawda? Powraca z nimi razem z miastem nazwanym tutaj Nową Jerozolimą, miastem świętym od Boga, prawda? I Pismo nawet w 21 rozdziale pokazuje nam Apokalipsy w dwóch miejscach to zstąpienie tego miasta z nieba od Boga. A więc skoro ono zstępuje razem z Chrystusem, ma miejsce wtedy zmartwychwstanie niesprawiedliwych, czyni to Chrystus, ale wtedy szatan, mając wreszcie ludzi na ziemi, bo następuje drugie zmartwychwstanie. Bo nastąpiło drugie zmartwychwstanie, ma rozwiązane ręce i może robić już to, co zawsze robił. Znowu ich zwiedzie i powiedzie zwiedzionych na tą nową Jerozolimę. I z wszystkich, jak ziemia długa, szeroka, Goga, Magoga, to są pewne symboliczne określenia, prawda? I powiedzie ich pod mury nowej Jerozolimy. I będzie taki moment, że przed obliczem Bożym, Boga, który jest w środku tego miasta, staną w pewnym momencie wszyscy ludzie, jacy kiedykolwiek istnieli. Ludzie święci i sprawiedliwi wewnątrz miasta, a bezbożni na zewnątrz. I nie ma trzeciej drogi. I nie ma trzeciej drogi. Wtedy będą jedni po lewicy, drudzy po prawicy. Mhm. Uważam, że jedną rzecz jeszcze należy tu podkreślić, że koniec milenium to jest unicestwienie, jest śmierć wszystkich niepobożnych, prowadzonych, jak było powiedziane, pod Jerozolimę. Bo jest też takie opinia, pojęcie, że milenium jeszcze będzie jedną szansą, że tam jeszcze można będzie się nawrócić. Jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Wtedy, kiedy już szansy żadnej nie będzie, bo ona się zakończy przed drugim przyjściem Chrystusa, głosić pogląd, wierzyć, że jeszcze jakaś kolejna szansa będzie dla pewnych ludzi. Tak, ale... Nie. Jest koniec, milenium się kończy, unicestwienie, śmierć tych, którzy wzgardzili zbawieniem w Jezusie Chrystusie i żadnej kolejnej szansy już nie będzie. Ale powstaje pytanie, po co zmartwychwzbudzać ludzi, nawet złych, żeby zaraz ich uśmiercić? Prawda? Ostatecznie. Tak, no ciekawe pytanie postawiłeś, nie wiem, czy będziesz sam na nie odpowiadał. Szybko na nie postaram się odpowiedzieć. Prosimy. Tu chodzi o bezpieczeństwo przyszłego wszechświata. O to, żeby doświadczenie grzechu się nie powtórzyło. Tu chodzi o to, żeby postawić przed obliczem Boga na sądzie Bożym również tych, którzy się Mu przez całe swoje życie sprzeciwiali. Mhm. Żeby również oni mogli uznać przed wszystkimi świadkami nieba, I wszechświata, że to oni błądzili, że to oni się mylili, że Bóg był we wszystkim święty i sprawiedliwy, że to oni go zawiedli, a nie on kiedykolwiek ich. I jeśli oni to na tym sądzie uznają, nawet dzisiaj, nawet w relacjach ludzkich, jeśli dochodzi do procesu i mamy dwie zwaśnione strony, to dla każdego sądu najsilniejszym świadectwem jest, jeśli przeciwnik procesowy przyznaje nam rację. Nie kiedy my mu coś udowodnimy, ale kiedy on nam w końcu przyzna sam z siebie rację. I o tym mówi nam Księga Izajasza. Mówi, że przyjdzie taki czas, że przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano. Wszelki język będzie przysięgał mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Mowa wszelkie, a więc nawet, rozumiem, nawet bezbożni, nawet niesprawiedliwi. I ten tekst dalej kontynuuje. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska zbawienie w Panu. To proroctwo przeniesione w czasy ostateczne pokazuje nam, że tylko ci, którzy są zwycięzcami, bo Izrael oznacza zwycięstwo, tylko zwycięzcy w Panu uzyskają zbawienie. Ale przed Panem stawią się wszyscy, nawet ci, którzy się na Niego gniewali. Ze wstydem przyznają Mu rację, tak, u Ciebie było zbawienie, myśmy Nim wzgardzili. Bardzo dziękuję. Lądujemy zarówno z naszym studium, jak i z Nowym Jeruzalem, które spoczęło na ziemi. Jest ta scena sądu ostatecznego,
spada z nieba ogień, jak czytaliśmy, nie ma już bezbożnych. A co jest? Może kilka tekstów takich pięknych. Jak zaczynaliśmy, mówiłem, że to wisienka na torcie i taki dobry deser. Księga Objawienia, 21 rozdział, tam pierwszych 5 tekstów. No właśnie, kiedy to miasto święte, przybytek nazwany przybytkiem Boga między ludźmi, prawda, znajduje się na ziemi. I apostoł Jan opisuje tak. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I ten piękny werset 4. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Bardzo dziękuję. My uwielbiamy o tym mówić, jak to będzie na nowej ziemi. Znajdujemy kilka tekstów, które mówią o tym, jak zwierzęta będą żyły w zgodzie. Jak każdy z nas będzie mógł pójść i nie będzie miejsca, którego się będzie lękał. A czy to wszystko będzie takie rzeczywiste? Czasem ludzie mówią to, jakiś tam eteryczny byt, oderwanie blisko Boga, to już nam wystarczy. A tymczasem czytamy te fragmenty, które mówią o rzeczywistym mieście, rzeczywistym miejscu, nowej ziemi. Wszystko będzie takie, można dotknąć, coś tam zjeść. To będzie powrót do tego, co było na początku. Czytamy na początku, stworzył Bóg człowieka na swój obraz, podobieństwo, miał uprawiać ziemię, mieli rozradzać się, napełniać ziemię. Czyli to byli realni ludzie. To nie były jakieś zjawy. Realizujący swoje realne marzenia. Tak, jak najbardziej, najwspanialsze. I to, co będzie na nowej ziemi, albo czym będzie nowa ziemia, to w dużej mierze będzie powrotem do tego, co było na początku. To będą realni ludzie, konkretni ludzie, tak jak to jest opisane na pierwszych kartach Pisma Świętego, Raj Eden. No jeszcze jedno wspaniałe tutaj jest, że czytamy Nowe Jeruzalem, gdzie jest trun Boga i baranka. No i to będzie ta zmiana, można powiedzieć. Jeszcze lepiej będzie niż było. Wspanialej jeszcze będzie, a Bóg przede wszystkim mieszka. Jedno, że tu Bóg będzie i będą bezpośrednio z Nim. I ziemia dostąpi jakiejś szczególnej rangi, że centrum wszechświata, Nowe Jeruzalem, tron Boga i baranka tu na ziemię stąpi, dlatego że tu dokonały się te rzeczy, które, dzięki którym zło już nigdy więcej nie powstanie. No właśnie, mamy na to gwarancję, że zło już nigdy więcej... No gwarancją jest to, tak, że nawet źli na sądzie przyznają Bogu rację. W związku z tym, nawet gdyby kiedykolwiek komukolwiek przyszło coś takiego do głowy, raz jeszcze, gdyby miał powstać kolejny jakiś Lucyfer w przyszłości, to Bóg nie będzie miał już w żaden sposób związanych rąk, tak jak miał na początku, gdy wszechświat jeszcze nie wiedział, co to jest zło, jeszcze nie wiedział, co to jest bunt, jeszcze myślał, że Lucyfer to jest naprawdę taki spokojny gość. Tylko że może... Tylko ma inny pomysł na, tylko ma inne, na inne pomysły na niebo, na życie i tak dalej. Może trzeba mu dać trochę czasu, żeby pokazał, do czego jego pomysły doprowadzą. Wszechświat już wie, do czego to doprowadziły. Do tego stopnia, że nawet źli przyznali, że to była zła droga. A więc nie trzeba będzie tego powtarzać. Albo to w związku z tym nie przyjdzie nikomu do głowy, a nawet gdyby przyszło, Bóg już nie będzie miał związanych rąk, nie będzie musiał czekać. Będzie mógł zdławić to wszystko w zarodku. Ale dlatego w księgach proroczych jest napisane, ucisk drugi raz nie przyjdzie. Tak. Ale też jest ciekawe... przepraszam. Proszę bardzo, Kasiu. Nie, bo jeszcze ciekawa jest jedna rzecz, że przecież będzie mieszkał na ziemi, bo jeśli mówimy o ludziach, że nam do głowy już ten grzech, to zło ma nigdy nie przyjść, tak? Pamiętajmy o tym, że Chrystus, Syn Człowieczy, On zostaje z nami w swoim zmartwychwstałym ciele, tak? Będzie tam i nosić będzie zawsze na sobie jedyną pozostałość, tak, z tego świata grzesznego, czyli tak, jego rany, bo takie miał zmartwychwstałe ciało, gdzie miał ślady, prawda, po tym. Bo tak jest napisane, na swoich dłoniach wyrysowałem cię. I w Ewangeliach też czytamy, kiedy się po zmartwychwstaniu pojawia, mówi Tomaszu, włóż ręce w mój bok, czyli ma ślady. I to będzie, myślę, pamiątka przestrzegająca wszystkich zbawionych, żeby im nigdy do głowy
jakiś pomysł czasem nie najmądrzejszy nie przyszedł, czy jakaś pokusa, czy cokolwiek. Mamy gwarancję, bo Bóg tak powiedział, że grzechu więcej nie będzie. Ale myślę, że te rany Chrystusa, które każdy będzie widział, też będą ogromnie człowieka oddalały od jakichkolwiek w ogóle pokus i myśli. I cokolwiek byśmy tutaj debatowali, to i tak jak wspominaliśmy już nieraz, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego, byśmy do umysłu ludzkiego powiedzieli, nie wstąpiło, to przygotował Bóg. Ale mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Rozmawiamy o tych sprawach, które przed nami. Kiedy przyjdzie Chrystus, tak jak rozmawialiśmy, to już wszystkie sprawy będą postanowione, później tylko to zostanie zweryfikowane, objawione pewne sekrety i tajemnice. Dlaczego my dzisiaj o tym rozmawiamy i w jaki sposób ma to przyczyniać się do naszego duchowego wzrostu? To, co przed nami, te wydarzenia, to nas ma budować? No wiele jest powodów, a między innymi jest ten powód, że dzisiaj jeszcze czas łaski jest. Jeszcze to zbawienie może być przyjęte, bo gdy Chrystus powróci albo zakończy swoją służbę w niebiańskiej świątyni i milenium i zakończenie, już żadnej szansy nie będzie. Jest to taki apel, że dzisiaj jeszcze możemy ze zbawienia skorzystać. Chrystus jako najwyższy kapłan jeszcze urzęduje, ale zbliża się czas, kiedy przerwie swoją działalność pośredniczą tego, który przebacza grzechy, tak jak pięknie w Ewangelii Jana jest napisane w pierwszym rozdziale, pierwszy i drugi wiersz, znaczy czwarty rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Dziateczki, nie grzeszcie, a gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa. On jest usprawiedliwieniem dla naszych. I to powinno być takim apelem teraz, aby sprawy zbawienia, decyzji przyjęcia zbawienia, który wyjednał Chrystus, nie odkładać na później. Ale dziś, jeśli głos czytamy w psalmie, usłyszycie, no nie odkładajcie, nie opóźniajcie tego. I to jest taki chyba apel do nas tutaj zebranych i do wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie myśli. Niedopowiedziane wszystko, bo tak wiele przed nami i to, co najlepsze przed nami i wiemy, jak to się kończy. Ta księga rozpoczyna się historią raju utraconego, a kończy się historią raju odzyskanego. A wszystko, mili widzowie, dzięki naszemu Jezusowi. To On jest tym, który nas stwarza, to On jest tym, który nas ratuje i to On jest tym, który czeka na nas w swoim królestwie, tęskni za nami. I moim apelem jest, tak jak też słyszeliśmy, aby nie marnować tego czasu, dobrego czasu, który mamy. Cały nowy rok przed nami i nasze serdeczne życzenia dla was, mili widzowie, abyśmy nie stracili żadnej chwili, którą możemy spędzić z Jezusem. On chce sprawiać, aby nasze życie cały czas było lepsze i lepsze, aby się rozwijało i abyśmy mogli wzrastać w Nim. I Jego błogosławieństw wam życzymy. Niech Bóg was prowadzi. Kończąc, zakończymy modlitwą. Ciebie, Kasiu, poproszę. Nasz najdroższy Panie i Boże, nasz Zbawicielu, Jezu Chryste, dziękujemy Ci, Panie, za Twoją opiekę i za zbawienie. Dziękujemy Ci też za to, że objawiłeś nam siebie i objawiłeś nam cały plan zbawienia, że nie pozostawiasz, Panie, nas w niepewności, ale wszystko, co przekazałeś nam w swoim Słowie, przybliża nas do Ciebie i ugruntowuje nas w wierze. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy Ci ufać. Dziękujemy za wszystko. Prosimy, prowadź nas, chroń, błogosław. I pomnażaj, Panie, swoje królestwo, aby jak najwięcej z nas, z ludzi, mogło się, Panie, uchwycić tej wspaniałej, wielkiej nadziei, jakiej my się uchwyciliśmy i za którą Ci tak bardzo dziękujemy. Amen. Amen.